Witam serdecznie Państwa, jest mi niezmiernie miło, że udało mi się dzisiaj dotrzeć do Opola. W sumie jestem pierwszy raz na dłużej, bo do jutra to już dłużej jest. Spróbuję Państwu pomieszać trochę, poprzeszkadzać, rzucić oszczepem, podzielić się tym, z czym się borykam 30 lat. Z różnym skutkiem. Wiadomo jest rzeczą, że każdy z nas chciałby mieć te wyniki największe. Nieraz się one udają, nieraz nie. Ale dopóki ich nie ma, no to trzeba do tego dążyć, jak mówią wielcy tego świata. Proszę Państwa. Na co zwracam uwagę rzucaniu oszczepem? Generalnie poza parkiem jest łokieć z morą oszczepnika i tutaj od początku, jeżeli będziemy nauczać właściwie, czego ja jestem gorącym zwolennikiem, nauczyć byle jak, przepraszam za sformułowanie, to nie sztuka, tylko później odbudować, zbudować właściwą technikę, to jest bardzo trudno. Jak ktoś kiedyś powiedział, że 40 metrów dla chłopaka to rzucić byle jak i rzuci, 60 już będzie gorzej, ale 80 metrów to już trzeba mieć technikę naprawdę skuteczną, żeby ten oszczepem rzucić. I stąd budowanie tej techniki od początku właściwej opłaca się nam w czasie przyszłym. I ćwiczenia. Oczywiście nie będziemy tu za dużo ćwiczeń tych przygotowawczych robić, tylko przystępujemy do ćwiczeń, które uważam skutecznie. Będę zresztą o tych ćwiczeniach mówił. Pierwsze ćwiczenie. Weź to tutaj, jedną piłeczkę, to i kierówka wystarczy, tak? Możesz wziąć dwa. Tu ładnie, siad, proszę. Ręce do góry, tak? Robimy leżenie przewrotne. Hop, hop, raz. I do siadu przechodzimy i wyrzucamy piłeczkę, hop. Zrzutem. To jest i w tempie ćwiczenie, hop. Raz. Nie ściągamy, więc drugą piłkę ładnie rzuć. Co jest istotne, część zawodników, o tu jest prawie, że dobrze, chodzi o rękę, już podaję Ci, podnieś rękę do góry, co jest, że zawodnicy niektórzy początkujący zginają, spokojnie, ugnij, o tak, zginają, obydwie ręce ugnij, tak zginają, rzucają tricepsem. To nie jest właściwy ruch. Uchronimy się przed tym, że zawodnik lekko łokcie daje na zewnątrz. Akurat on to robi dobrze, ale jeszcze możemy go poprawić w jakim elemencie? Żeby się pchał barkami bardziej w przód. Bo generalnie to barki rzucają, nie ręce, tak? Więc próbujemy to zrobić jeszcze raz. Proste łapki, tak miałeś, dobrze. Tylko leżenie przewrotne, dosiaduj i uderz barkami do przodu. Barkami luźno, pach. Tak, i próbuj już kąt rzutu przytrzymać. Czyli już szukamy tego kąta około 35 stopni do naszego rzucania. Najpierw siadamy, tak? Zostawiamy tą piłkę. To można robić dynamicznie. Ok. Już Państwo widzieliście to, ale robimy element ćwiczenia. Chodź tutaj, chodź do nas. Przysiad podparty zrób sobie, tak? Weź piłeczkę. Może się cofnąć chwilę. I co my teraz? Wprowadzamy element. Przewrót przód. Do siadu i rzut nad głowę. Dwie ręce. Dwie. Jeszcze raz. W tym ćwiczeniu, jak już mamy prędkość obrotową, łatwiej rozciągnąć barki. Śmiało. Próbuj to zrobić. Pach. Raz. I jeszcze szybciej. No próbuj ten kąt łapać. Oż medalista. To też trzeba już ćwiczyć. Kąt rzutu. Nie wrzucamy w minusowym kącie, tylko do przodu. Odważnie. Hop. Pach. Jeszcze wykorzystasz. Jeżeli wykorzystasz ruch obrotowy, przewrotu, to łatwiej Ci będzie rozciągnąć ten bark. Przepraszam. Szybciej przewrocik. Jesteś w stanie zrobić szybciej przewrót? O, widać już, proszę Państwa, już ten obrót, przewrót daje ten moment, że zostawiamy rękę z tyłu, to co rzuca w oszczepie, nie ręka tu, tylko tu. Ok. I proszę Państwa, odmiana tego ćwiczenia, to samo ćwiczenie zrobisz, ale rzucamy jednoręcznie. Tak? W jednej ręce rzucającej piłka. Prosta ręka, tak samo, po przewrocie, do siadu. No, jeszcze rzucamy ręką. Próbuj mieć rękę wyprostowaną, zrobić to szybciej i uderzyć barkiem. O, już lepsza ręka. I jeszcze na co zwracam uwagę. Specjalnie stosujemy takie piłki, chociaż ja Państwu powiem, dlaczego? To, co robi nasz mistrz. Nie trzymamy piłki. Ona ma leżeć. Ona leży na dłoni.
Dlaczego nie trzymamy? Bo jeżeli piłka leży na dłoni, nie da się nią szarpnąć. Wypadnie. Jeżeli ja będę, musimy ruch zrobić płynny. Ruch płynny polega na tym, żeby napędzamy i pach! Końcówka rzutu jest i w tym momencie ten oszczep zawsze poleci, albo w większości wypadków prawidłowo. Szarpnięty oszczep z tyłu nie leci daleko i wylatuje nieprawidłowo. Oczywiście rzucamy prawa, lewa ręka. Odmiana tego ćwiczenia może być trudna, ale ja rozumiem człowieka, który młodego, który tego nie robił. Bez piłki na razie. Usiądź. Leżenie przewrotne. I przechodzimy do klęku jednonóż. Śmiało, powolutku. Tą nogę podwijasz tak. Hop i stajesz. Noga w bok, to jest bardzo bezpieczne ćwiczenie, tak? Jest w jednym ruchu. Noga w bok, próbujemy zrobić to tak. Do klęku jednonóż. Hop. Nóżkę podwijamy, hop. Ale wstań do klęku, tak? Hop, no właśnie. Ok, trochę dalej się cofnij, żebyś mógł nogę postawić. I spróbujemy to ćwiczenie zrobić. Raz. Tak, już bokiem, przod, bokiem, bokiem, bokiem. I oddajemy sobie rzut. Spróbujemy to zrobić. Trudne ćwiczenie, ale na początku. Za chwilę ono będzie łatwe dla niego. Ale nie wsiadzie. Musimy klęknąć. Złapać klęk jednonóż. Odważnie. Hop. Tak, tak. O, już coraz lepiej. Proszę Państwa, próbuj jeszcze zakrycie tułowia przytrzymać. Tu, proszę Państwa, już coraz lepiej idzie. To ćwiczenie nie jest ćwiczeniem zbyt niebezpieczne. Kolano jest tutaj, każdy z nas położy. W wieku nawet moim to można kolano położyć zrobić. Proszę Państwa, idąc dalej, co my robimy? Nie wiem, czy to nam się uda. Taki sam przewrót, ale już wstajemy do pozycji wyrzutnej. Czyli noga prawa ląduje za materacem, lewa stawiama, czyli łapiemy pozycję po przewrocie już, bo z tego się trzymasz, musisz wziąć przewrót. Na razie spróbuj bez piłki to. Nie, po przewrocie będzie Ci łatwiej. Na początku gdzieś tutaj, w tym miejscu robisz przewrót, gdzieś trzy czwarte. Hop, odważnie, pyk. Noga, pozycja wyrzutna, a nie już pozycja, nie na klęk, nie, na stopie już. To się da, na stopie, czyli po przewrocie łapiemy pozycję wyrzutną. Tak? Hop. Tak, i już tylko nie przodem, tylko boczkiem, ale już sobie poradziłeś. Spróbuj to rzucić. Tak, i tutaj już młodego człowieka widać pośpiech, żeby ten sprzęt jak najszybciej wyrzucić. Spróbuj jeszcze poczekać, zostawić z tyłu. To jest normalne na początkowym etapie, ale takie ćwiczenia no dobrze rozwijają tą cierpliwość. Hop. No i już prawie, tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kolejnym elementem byłoby to, że spróbuj zrobić tak. Taki sam moment na tym materacu. Lądujesz do pozycji i robisz krok, przeskok. Krok, przeskok i rzut. Hop, odważnie, hop. Krok, przeskok, hop. I już mamy, doszliśmy do pozycji wysokiej, doszliśmy do ruchu. Proszę Państwa, to są ćwiczenia, które aktywizują nam i nogi, i cały tułów. Chcę Państwu pokazać teraz ćwiczenie, które dobrze wykonane, bardzo ładnie nam pomaga w prawidłowej pracy ramienia ręki rzucającej. Polega ono na tym, że zawodnik ustawia się w pozycji wyrzutnej. Piłeczkę trzyma tutaj, ja może pokażę. Robi zamach, obszerny zamach luźno i miękkim barkiem wpychając się rzuca tą piłkę pionowo w materac. Co jest celem tego ćwiczenia, proszę Państwa? Proszę popatrzeć na moją rękę. Czy ona zgięta jest? Nie, ona jest prosta. I w rzucaniu oszczepem ręka w łokciu niewiele. W dobrym rzucie to jest praktycznie takie ugięcie, nie więcej. Nie ma nic takiego, nie ma ściągnięcia ruchu. I to ćwiczenie jest bardzo dobre dla zawodników. Spróbuj, weź piłeczkę tamtą i to ćwiczenie zrobić. Stań w pozycji sobie, hop.
Okej. Okay. No masz tą drugą piłkę też. I stój, stań. I proszę Państwa, stań w pozycji. Rzucił młody człowiek. Proszę zobaczyć. Trenerzy sprintu tutaj są? Są. Pałeczka sztafetowa. Ja to jest bardzo istotny temat, proszę Państwa. Ta ręka rozrzucająca, ściągamy ją tu, do śledziony. Bo tu śledziona, jak mnie kiedyś uczyli, chyba dobrze pamiętam. Nie wolno jej puścić tak, za siebie, bo o co chodzi? Zaczyna oś obrotu być tutaj. My zaczynamy machać, proszę Państwa, przed zawodnikiem, obracając, zamieniamy barki, pomijając, że to dla kręgosłupa jest bardzo ciężki moment, to tracimy ruch do przodu, ruch lokomocyjny. Blokujemy lewa noga, bark i cały nasz ruch ma być skierowany do przodu. Prawa strona musi być pchać do przodu. Nie wolno jej zamieniać. Tak? Znaczy wolno. Jak zamienimy, no to mamy o wiele mniej skuteczny w zasięgu rzut. Jeżeli przytrzymamy rękę, ściągniemy do, cały ruch jest do przodu, to wtedy mamy rzut skuteczny. Spróbuj to wykonać. Jeszcze 5 minut. Poproszę ugiąć prawą nogę ugiętą mieć. Prawą, nie lewą. Jeszcze trochę ta zamiana jest. Proszę Państwa, takich ćwiczeń, te piłki, co tutaj są, one nie są w cudzysłowie najnowsze. Nie chodzi tutaj do gospodarza, tylko w tej chwili mamy już, możecie Państwo kupić w sklepie, w hurtowniach piłki tak samo ciśnieniowe. Kilogram, 2 kilogramy. Piłka ciśnieniowa, czyli guma trochę jest lekko napompowana, powoduje to, że ona się bardzo ładnie odbija. I taką serię można wykonywać, takie ćwiczenia wykonywać seriami. Bo jeden rzut na minutę to za mało. Przy nauce takie luźne rzuty swobodne można wykonać seriami, trzeba wykonać seriami według mnie i stąd takie piłki ciśnieniowe są bardzo, bardzo przydatne do takiego rzucania. Teraz następne ćwiczenie. Bardzo proszę weź tą piłkę fitness. Siadaj sobie na niej. Usiądź przodem do rzutu. Te piłeczki są troszeczkę za niskie, ale są różne średnice, około 1,90 m. I tak, można sobie rzucać też jako ćwiczenie. Ładujemy rękę do góry, robimy już z rotacją barków, bo tu może rotację i z tego próbujemy piłką rzucić, tak? I to ćwiczenie jest dosyć proste, ale proszę Państwa, co ja stosuję? Teraz tą nogę zablokuj, a tą nogę podnieś. I rzuć jedną nogą podpartą. Podnieś do góry, nie ma jej, nie masz nogi. Chodzi lisek koło drogi. Tak? Uwaga. Tak? Proszę Państwa, odebranie punktu podporu zawodnikowi, a teraz rzuć tak samo drugą nogą. Tą masz nogę, tą w powietrzu. A ten sam rzut oddaj. Nie, tą samą ręką. Tak? Powoduje co? Tu musimy dużą rotację, już dużą wyodrę musi zawodnik skręcić, a jest mu trudniej. Tu nie ma podporu, nie ma podporu. Inwalida lisek, rzuca. Hop. O co tu chodzi? Tu chodzi o to, że proszę Państwa, mięśnie nóg, mięśnie obręczy miednicznej muszą bardzo, biodrowe, przepraszam, muszą bardzo mocno pracować i muszą być, łapać tak zwaną stabilizację. Jeżeli zawodnik, Państwo to być może mu się uda pokazać, przy rzucie oszczepem, jeżeli zawodnik zrobi minimalny, centymetrowy ruch do tyłu, rzutu nie ma. Tu nie ma rzutu tyłu. Biodro musi być bardzo mocno ustabilizowane. Tak samo zresztą jak staw kolanowy. Kiedyś rzucano z takiej pozycji, że ta noga była uginana. Teraz tak się rzuca. To są rzuty nieudane. Rzut udany to noga, biodro zablokowane, z czego mistrzem był Jan Żelezny. Człowiek, który 90 razy rzucił, 50 razy, 59 razy rzucił 90 metrów na zawodach. Także że na pewno wzór niedościgniony. Weź tu sam piłkę. Masz piłeczkę, weź piłkę. Ja ci podrzucę piłeczkę, poczekaj. Daj 30 minut. Siedź tam, pani, siedź. I teraz, żeby nie było łatwo, to tak, weź piłkę, stań. Proszę Państwa, trudne ćwiczenie. Przyjmij pozycję wyrzutną.
I teraz weź sobie, połóż nogę kolanem na tył. Tak, ta noga zablokowana. I proszę Państwa, to jest ćwiczenie, które wymaga dużej pracy obręczy biodrowej. Zawodnik musi rzucić piłkę, nie musi to być mocne rzuty, a ma utrzymać pozycję po rzucie. Proszę popatrzeć, co się dzieje z mięśniami, przywodziciele, odwodziciele mięśnie miednicy. To jest po prostu praca, której nie wykonamy nigdzie indziej. Widać już przed rzutem, co się dzieje z nim. Ręka leży, tak? Blok, zablokowana noga? Tak, tak. I tu o to chodzi. To nie jest ćwiczenie sensu stricte techniki startowej, ale to jest ćwiczenie przygotowujące zawodnika do rzucania w sezonie. Mamy teraz listopad, mamy grudzień. Tej pracy robimy dużo, bardzo, bardzo dużo, żeby zawodnik później w sezonie nie miał problemu z przywodzicielami, nie miał problemu z mięśniem dwugłowym i tak dalej. Oczywiście ja Państwu to skracam. Chcę tylko powiedzieć jeszcze przy okazji, mam 15 minut, jak włączyłem stoper. Przy rzutach wielobojowych, czyli rzutach piłką lekarską, 2-3 kg, jak zaczynamy w tym okresie, to co ja robię, rzucamy, odejmujemy nogi, rzucamy dużo rzutów tak zwanych izolowanych, w siadzie, w leżeniu, w klęku. Im dalej do sezonu tych rzutów jest mniej na kosztem rzutów już dynamicznych. Nie wrzucamy oszczepem z miejsca. Z miejsca to może ktoś zrobić sprawdzian, tylko nie wiadomo po co, bo to jest zupełnie inny rzut. I rzucamy z ruchu. Dlatego ja dużo, a w zasadzie wszystkie ćwiczenia, jakie wykonujemy później w rzutach wielobojowych, to są ćwiczenia w ruchu. Ja może wykorzystam, chociaż żeby nie być gołosłownym, 2-3 takie rzuty Państwu zademonstruję, ale tego jest bardzo, bardzo dużo. Weź piłeczkę sobie 2 kilo, może być 2 kilo. Stań tutaj. Przysiad podparty zrób. Takie super ćwiczenie, które nogi muszą pracować. Skoki żaby, 3 razy i rzuć z dołu w przód. Nie, no, piłka na ziemi, żabka. Nie, żabka. Rączki, nóżki. Postaw nóżki. Raz, 2 i 3 i z dołu w przód. Hop. Z dołu w przód. Spróbuj to. Tak? Z dołu w przód, czyli ten ruch. I dynamicznie to ćwiczenie trzeba zrobić. Tutaj bardzo dużo, mocno pracują nogi. Po 10 rzutach czy 6 wszystkim brakuje tchu, ale te nóżki pracują. Tak, z dołu w przód ten wyrzut jest, tak? I dynamicznie próbujemy. Nie. Najpierw, o tak. To ćwiczenie można robić 2 razy. Raz, 2 i coraz szybciej. Hop! I z nogi jeszcze. Jak nogi wstaną, to spróbuj za trzecim razem to zrobić, tak? Tak, teraz zrobiłeś, tylko wyprostować nogi. I rzut, tak. I teraz zobacz, stań w tamtym miejscu, tutaj, i to samo ćwiczenie zrób do tyłu. Skaczesz do przodu, rzucasz w tył. Nie, odwróć się. Tak? Proszę bardzo, jedziemy. Raz, 2 i rzut w tył przez głowę. O! Tak? Tu bardzo trzeba już kontrolować, co z tułowiem. Bardzo fajne ćwiczenie. Weź piłkę. W tym miejscu wystarczy. Nóżki razem. Robimy zgięcie, z prawej strony trzymasz nogi i jedziemy, skok. Raz, 2, 3, wyrzut. Z której strony cię wyjdzie, tak, jedziemy. Przenosi mi piłkę, hop. No, ale ze skokiem, ale do przodu. Raz, 2, 3 i rzut. Pięknie. I teraz z drugiej strony oczywiście. I analogicznie, proszę Państwa, skaczemy do tyłu, rzucamy rzut młociarski. Uruchamiamy całą grupę obręczy, mięśni obręczy skrętowych. Spróbuj rzucić z drugiej strony. Odważnie, śmiało. Hop, pach. Coraz lepiej, mimo że to człowiek pierwszy raz to robi ćwiczenie. A spróbuj rzucić jeszcze stamtąd, to samo przez rzut młociarski, czyli tyłem, tak? I rzut młociarski przez bark, jak skończysz. Śmiało, hop. Tak, to samo ćwiczenie, tylko rzucasz przez bark. Uwaga, tak. I tak jest. I jeszcze jedno ćwiczenie tylko, żeby ten obraz Państwu dopełnić. Stań sobie tutaj. Piłka na klatce piersiowej i robisz wieloskok na przemian stronny. Prawa, lewa, prawa i wypychasz. I raz, 2, 3. No, nie podparł się. Bezpośrednio, tak? Bezpośrednio postawisz nogę i
wypychasz piłkę, tak? I ten ostatnie odbicie, to wydaje się proste ćwiczenie, ono jest bardzo trudne. Raz, dwa, trzy, okej. Najwięcej energii, troszeczkę mniej przez, musiałem być bardziej przez piętę przeskakać, ale to nic. Proszę Państwa, takie ćwiczenie i ostatnie ćwiczenie, weź stań na początku napisu Politechnika Opolska, piłką z piłką, trzymasz piłkę przed klatką piersiową, robisz sprint, ile się da, dość, tak tu, i wypychasz piłkę z nogi, która akurat postawisz na mojej wysokości. Pędzisz, hop, o właśnie. Któraś noga odbije się. 5 z prawej, 5 z lewej. Już mamy dynamiczną pracę, bo my oszczepnicy rzucamy w ruchu. Prędkość 6-7 metrów na sekundę na rozbiegu to jest prędkość podduża. To nie wiem, czy wszyscy z Państwa byście na 100 metrów taką prędkość rozwinęli. Nikomu nic nie mówiąc, bo ja już chyba nie. Odłóż tą piłkę. I teraz tak, mamy, przepraszam, już 10 minut. O, właśnie. Taką. Proszę Państwa, piłki, piłeczki gumowe do rzucania w hali, spadnie, nic się nie dzieje, ale oczywiście odradzam z praktyki, żeby tymi piłkami rzucać w ścianę. Po pierwsze obijecie tynk w sali gimnastycznej, pani dyrektor będzie niezadowolona, a po drugie te piłki nie wytrzymują. Trzeba rzucać po prostu w siatkę. Jak można to podłożyć taki materac i wtedy mamy wilk cały, owca syta, czy też odwrotnie, jak to wygląda. Zapraszam się tutaj. I tu już jedną piłkę sobie może wziąć na początek. I już tak, elementy, czego ja nie robię. Nie rzucam, bliżej, chodź bliżej. Nie rzucam z miejsca generalnie. Oszczep to jest rzut z ruchu i rzuty z miejsca są takimi rzutami trochę wyalienowanymi. Jedną piłkę weź, jedną. I ćwiczenie, stajemy na lewej nodze. Na lewej, bokiem już, bokiem. Proszę Państwa, ugięta noga. Ugięta, lewa, ugięta, mocniej ugięta. Ręka już przygotowana do rzutu, tułów lekko wycofany, ustawiony, tak? Nogę podnosimy, przesuwamy daleko do przodu, ale w powietrzu. W powietrzu. I teraz zadanie mamy. W powietrzu, ugięta nóżka. On to robi pierwszy raz, to jest trudne ćwiczenie. I mamy się odbić z i postawić nogę, tak? Odbić się z lewej, postawić nogę i rzucić. Raz, dwa. Nie, tylko dwa kroki, tylko dwa. Dzień dobry. Za nisko, wysokie rzuty, nic się nie stało. Dwa kroki, chodź tu bliżej troszeczkę. To ćwiczenie zobacz, stajesz, prawa, lewa i rzut. Tak jest. Co, próbuj rzucić jeszcze za dwa razy w międzyczasie. To co mówiłem było u niego przy rzucaniu. Dwa kroki, przy rzucie, popatrzcie na biodro, o. Ucieka biodro, to już jest trudny element, który trzeba wyeliminować. Hop. Siadanie biodra. To już trzeba wytrzymać i całą prawą stronę pchamy. Parę rzutów takich oddaj. Co mówiłem również. Lewa noga zablokowana w kolanie. Już nie ma rzucania. Hop. No tu jest troszeczkę, że rozjeżdża się na dwie nogi ciężar ciała. On musi, aby ten ciężar ciała zostaje na prawej nodze. Tu, proszę Państwa, czwórka się pali. Zawodnik dobrze stanie w pozycji, to czwórka się pali. Reszta jest wygodnie, ale tu już nie wytrzymuje. Jeżeli przeniesie tak, to już jest inny rzut. Próbuj rzucić jeszcze. Moja próba rzucania, to wszystkie rzuty, gdzie nie ma przeskoku, proszę Państwa, to są rzutami z trzymaniem nóg na podłodze. Coś a la szkoła niemiecka. No i podłoże, reakcja, akcja, tak? Natomiast wszystkie rzuty, gdzie wchodzi już przeskok, to już zawodnik robi po rzucie przeniesienie ciężaru ciała na nogę prawą. Spróbuj sobie pomaszerować prawa, lewa i zrobić przeskok i rzucić. Bokiem, już bokiem, ustaw się bokiem, tak? I jedziemy prawa, lewa, hop. Za dużo kroków, nie? Hop. Tak. Co jest istotne, proszę Państwa, w takim rzucaniu, żeby zawodnika hamować w rzucaniu silnym ręką. Rzucanie ręką powoduje to, że nie wykorzystujemy energii całego ciała. Ja jeszcze, spróbuję rzucić, ja jeszcze, proszę Państwa, powiem tak. Jeżdżę po Polsce i nie mogę znaleźć takiego sklepu samopomocy Łopska, takie były sklepy. Dlaczego? Tam szukam tych sklepów, bo tam były do kupienia baty.
I proszę Państwa, bat, zwykły bat, który woźnica kiedyś miał. Nie wiem, czy wszyscy, na pewno w moim wieku Państwo pamiętacie, jak bat wyglądał. Nie wiem, czy młodzi pamiętają. O co chodzi, proszę Państwa? Nogi, chwilę odpocznij, nogi zawodnika to jest ta rękojeść, za którą trzyma woźnica. To one muszą być mocne, sprężyste, pacjan żelazny. Te nogi pracowały do końca. Tułów to jest ta część, można powiedzieć, sprężysta z drutu. Czyli się wygina, przekazuje energię z ręki woźnicy. Natomiast ten rzemyczek luźny, on strzela. A dlaczego on strzela? No on taką potworną prędkość zyskuje, ponaddźwiękową wręcz, to strzela. A spróbujmy rzucić, znaczy strzelić tym batem, łapiąc za ten rzemyk. Strzelimy? Nie, nie strzelimy, nie zrobimy zamachu. W związku z tym do tego, można powiedzieć, ideału, do tego urządzenia, nazwijmy to, przyboru trzeba byłoby dążyć, że te nogi zawodnika muszą być dynamiczne, muszą być silne, tułów musi być sprężysty, musi być duży potencjał elastyczności. Bark to jest ten element, który rzuca oszczep, wyrzuca oszczep, ale nie sam. To wszystko, impuls idzie, ja mówię, dużego palucha prawej nogi dla zawodników praworęcznych, oczywiście od lewej, leworęcznych, a nie, przepraszam, od bioder, nie od barków, bo wtedy zawsze efekt końcowy będzie słabszy. Może weź jeszcze teraz oszczepy. 5 minut, proszę Państwa, już. 4 może być, stajemy tam. Nie, bez, obojętnie, który oszczep. No i tak nie będziesz rzucił na razie, tak? Proszę Państwa, to co, o czym powiedziałem właśnie o nogach. Specjalnie przywiozłem sobie takie Państwu historie gumowe, bezpieczne. Dlaczego takich szukałem gumy, kupiłem gdzieś. Próbuj, może wiesz co z tamtej strony, bo widzimy, nie ma tracę. Ręce na barkach, oszczep na barkach. Połóż na barki, chodź, tu. Na barki połóż oszczep. Tak? Ustaw się w pozycji swojej, jesteś praworęczny, tak? To swoim bokiem lewym. I proszę Państwa, i ćwiczenia rytmu, to co jest istotne. Pach, 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 próbuj, szatkujemy sobie, prawa, lewa strona, śmiało. Pach, 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 tak. Zwracamy uwagę, ok. I w miarę rozgrzewki, druga strona, wracamy drugą stroną. Przepraszam. I teraz już zwiększ prędkość. Próbuj to szybciej zrobić. Barki zakryte, pach, 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 tak. Z powrotem jeszcze raz, tak? Dajesz radę. Żywi, tak. I trzeci raz, spróbuj to zrobić bardzo szybko teraz. Proszę patrzeć, co się będzie teraz działo. Bardzo szybko próbuj to zrobić. Bardzo szybko. Widać? Wymuszanie. To jest wymuszanie rytmu, który jest. To nie wszystko, proszę Państwa. Ja mogę w tej chwili zrobić taki moment. To jest w trakcie treningu. Ustawiam. Zmieniam. Proszę. Próbuj to zrobić na jeden krok między. A pominie. Nie tak łatwo. Wróć jeszcze raz. Wróć. Każdy krok tu po jednym kroku tam, tak? Nie, idź z tamtej strony, z tamtej. Proszę Państwa. I to jest ten moment, że takie listeweczki, oczywiście, one są, dlaczego ja takie listy? One są bezpieczne. Wszystkie drabinki z tych wielkich firm są niebezpieczne. Może zahaczyć się, pojedzie na sali gimnastycznej. To jest bardzo bezpieczne. Jeden krok, tak, zbieraj. Już mu wyszło. Jakby... Brawo. Jeżeli zrobi to jeszcze szybciej, będzie jeszcze trudniej. I tu jest dowolna ilość kombinacji. Biegamy bokiem, czyli tak jak oszczepnik w najtrudniejszej fazie przygotowawczej to robi. Więc można tutaj naprawdę wiele elementów rytmowej pracy nóg wykonać. I to jest trening, który w zasadzie ja już wykonuję cały rok. Zaczynamy różne. Oczywiście inna prędkość, inne zasady. Jeszcze tylko Państwu na koniec, bo już czas nieubłaganie się zbliża, chcę pokazać takie elementy. Natura jest drogą człowieka, wynalazek. Proszę Państwa, puszczę do obieg, ale mam prośbę wrócić do mnie. Co to jest? Kije samobije, ja to nazywam banany, bo się powyginają gdzieś tam niekiedy, proszę Państwa. Od obciążników, trochę śrutu.
kawałek szonka od tego, od grabi, kawałek różnej przekroju gumy. Dlaczego to? Bo to jest bardzo miękkie, nie niszczy rąk, nie niszczy paluchów. Obciążenie jest, proszę Państwa, proszę spojrzeć, ruchome. Co się dzieje? Zawodnik tak zaczyna? Nie, on musi już przytrzymać, zwróćmy uwagę. Tym się bardzo dobrze rzuca, bardzo dobrze ćwiczy się elementy i jest to i można tego zrobić dużo. Parę metrów kupić kierownikowi sekcji albo samemu, najczęściej samemu robimy i można tym bardzo ładnie doskonaleć sobie technikę. Oczywiście ile wsypiemy tutaj do środka, zależy od nas. Oczywiście wagi domowe są, trzeba małżonce pożyczyć tą wagę od małżonki i podważyć, czy to będzie 200 gram, 300, 400 i to można zrobić. Można zobaczyć, jak to wygląda, kto by chciał. Proszę Państwa, i co jeszcze? Jeszcze jeden element, tu może proszę zobaczyć. Co ja tu mam? Pyzdy, ktoś by powiedział, tak? Nie. Proszę Państwa, dwie rzeczy. Jak Adam Słodowy kiedyś, wziąłem sobie, pospawałem, tak? Takie ucho do kulki, może nie musi być kulka i kawałek sznurka. Proszę Państwa, tym nie da się szarpnąć. Jak zawodnik stąd wróci, to nie rzuci. Po prostu musi poczekać, musi naciągnąć, jest pełen ruch i ten ruch jest obszerny, swobodny. To jest utrudnienie. To jest ekspandor, to się rozciąga. Tym bardziej nie da się szarpnąć. Oczywiście to nie na sam początek, to troszeczkę później. Że zawodnik musi wyczekać, przepraszam, z ręką długą. On musi wyczekać, bo inaczej jak szarpnie, to ten osz, nie będę napróbował, on poleci gdzieś zupełnie inaczej, nie poleci. To są takie trenażery, nazwijmy to, żeby doskonalić tę technikę rzucania oszczepem. Najpiękniejsze według mnie konkurencji na świecie, bo uprawiam ją tyle lat. Proszę Państwa, to nie jest wszystko, ale czas się skończył, mój czas już minął. Bardzo proszę o brawa dla młodego człowieka, że się tyle napracował. Myślę, że będzie ładnie zawodnikiem.